Siemaneczko, witajcie ponownie. Słuchajcie, znowu historia nieziemska. Normalnie robota kosmos. Typowe naprawy, nie do naprawy. Jedna firma przeprowadzała wcześniej naprawę, niestety nie dali rady. Mi też to długo zeszło. Dobra dniówka samej diagnozy. Klient zarzekał się, że nie działa klimatyzacja. No to wiadomo, każdy z początku, nabijanie klimy, wszystko, czynnik nowy, to, tamto, sprawdzanie czujników nie przyniosło rezultatu. Z poziomu kompa można załączyć kompresor, działał, przez chwilę wiadomo, wyłączasz kompa, nie działa. Nie ma zezwolenia na start z pulpitu. Wciskasz klimę, niestety nic nie działa. Albo działa po prostu przez parę sekund. Wszystko w porządku. Żadnych błędów. Wszystkie czujniki działają, instalacja w porządku, podmiana czujnika ciśnienia klimatyzacji, grzebanie, jeszcze raz grzebanie. Testy wszystkiego, wentylatorów. Co się okazało? Sterownik od wentylatorów nie pokazywał żadnych błędów, nic. Ale nie zezwalał na start klimatyzacji, ponieważ nie wiem jak to ująć. Twierdził, że ten wentylator działa za ciężko. Zobaczcie, jak on pięknie pracuje. Naprawdę pracuje idealnie. Zamieniałem wentylatory miejscami, bo on ma dwie wtyczki takie same. I cały czas duży pracował, a mały nie. A ten duży tu leży obok. Duży pracował, mały nie. Pracuje naprawdę idealnie. Według sterownika on pracuje za ciężko. Nie wiem. Jest taki zapis tutaj, jak na przykład w autodacie, że komponent uszkodzony pomimo pozytywnego wyniku działania. Właśnie. Testujesz komponent, w tym przypadku wiatrak, jest ok, kręci się, działa wszystko, ale jednak jakaś wada w nim jest. A to jest tylko wentylator. Dwa kable, plus i minus. Na krótko załącza. Kompem go załączą. Ale sam sterownik nie zezwala na ten jego automatyczny start tego wentylatora. Naprawdę ciężka sytuacja. Głupi wentylator, ponad dzień roboty, szukania, panel klimatyzacji, co się dzieje, wgrywanie oprogramowania. Naprawdę, powiem Wam, szok. Szok totalny. Przez to zrobiłby sporo innych rzeczy. Przez taki czas bym spokojnie wyjął silnik ze skrzynią Saudi. No ale takie rzeczy też trzeba czasami robić. Temat bardzo ciężki. Testuję system. Proszę bardzo, żadnych błędów w sterowniku. Zobaczymy sobie parametry. Bo możecie nie wierzyć, że system działa. Działa zimno na pewno. Klima się już nie wyłącza. Mogę oczywiście nią sterować. Wyłączona, włączona. Zaraz leci ciepełko. Już leci chłodne. A tu jest dowód na to. Jesteśmy w sterowniku silnika. Status przekaźnika klimatyzacji. Aktywowany. Proszę. Ponad 10 barów w klimatyzacji. Ciśnionko mamy. Wyłączyłem. Proszę. Ciśnienie spada. Nieaktywowany przekaźnik. Czyli teraz klimatyzacja nie działa. Załączamy. Działa. Czyli ponad dzień walki nie na darmo. Dobra, pozdrawiam wszystkich i życzę udanego weekendu. Trzymajcie się.